Czołem, żołnierzki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się nisko kapitan Rutajn. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Hell Let Loose. Jak wiecie, zbliża się dużymi krokami update, w którym to zobaczymy nową mapę, czyli nowy content na platformę PC. Niestety, drodzy konsolowcy, nie wiemy, kiedy dostaniemy update. Ja też gram na konsoli, także spokojnie, też mam, powiedzmy sobie, powody do zdenerwowania. Konsole zostały pozostawione same sobie już jakiś czas temu i nic tam się nie pokazuje, tam nawet Sowietów jeszcze nie ma. Nie mówię tutaj nawet o PZ4 i tak dalej, więc no tutaj drobny apel, w sumie nie drobny, a duży apel, żeby nad tymi konsolami trochę popracować i jak najszybciej wrzucić ten content, bo to jest naprawdę troszeczkę śmieszne i niepoważne z drugiej strony. Ale przejdźmy do tego, co pojawi się niedługo na PC-tach, no, w jakimś czasie może pojawi się też i na konsolach. Nowa mapa Ramagen, moi drodzy. Jest to oczywiście lokacja prawdziwa. Bitwa tam również miała miejsce między 7 a 25 marca 1945 roku. Oczywiście miejscowość w Niemczech. Wszystko pięknie, wszystko ładnie. Jeżeli jesteście stałymi bywalcami na moich streamach, to wiecie, że dość często mówiłem, że lokacje przełożone do gry 1 do 1 nie zawsze sprawdzają się w grze, nie zawsze fajnie się w nie gra. Przykładem jest na przykład Stalingrad, który według mnie jest najbrzydszą mapą w grze Hell Let Loose. Nie wiem, czy tej mapie coś pomoże. Niektórzy mówili, że przyprószenie śnieżkiem wszystkiego coś by zmieniło. Może dodałoby trochę tego klimatu do tej mapy, aczkolwiek tak jak powiedziałem, 1 do 1 nie bardzo to działa. Dlaczego? No, moi drodzy, zaraz wam wszystko wyjaśnię po kolei i pokażę. Jak widzicie, tutaj mamy zdjęcie prawdziwej lokalizacji i no oczywiście tutaj mamy mapę. Mapę tak będzie skonstruowana, tak będą zaprojektowane, przynajmniej w tej chwili są zaprojektowane punkty do przejęcia. O ile z żadnej, powiedzmy sobie, żadna ze stron nie będzie miała problemu z przejęciem pierwszych 6-7 punktów, to problemem będzie Ludendorff Bridge, czyli most Ludendorffa. Moi drodzy, jak wszyscy wiemy, w grze mamy artylerię. Jeden z youtuberów już tydzień temu sprawdził, jak to by wyglądało na przykładzie, powiedzmy sobie, ostrzału artyleryjskiego. Bodajże był to Mono E Special. Link oczywiście zostawię w opisie do kolegi, żebyście mogli obejrzeć. Jest to anglojęzyczny, powiedzmy sobie, kanał, ale będziecie rozumieli, bo pokazał dokładnie, co się dzieje z piechotą, gdy stara się przebiec, a artyleria cały czas strzela. Weźmy pod uwagę, że mamy artylerię i nie tylko artylerię. Mamy też MG, mamy granaty, mamy wyrzutnie granatów, mamy czołgi, mamy działa, więc tej siły niszczącej nie brakuje. Gdy wszystko skupimy w jednym miejscu, moi drodzy, czyli tutaj na środku, ja tak sobie się zastanawiam, czy wam troszeczkę nie porysować po tej mapie, może trochę porysuję. Także, moi drodzy, jeżeli tutaj na środku, o rejonie, załóżmy, nastąpi atak artyleryjski na jedną, przepraszam za swoje bohomazy, bądź na drugą stronę mostu. Ja jestem ciekawy, jak piechota w ogóle przejdzie. On do ciekawego porównania kolega dokonał. Wziął kawałek torów mniej więcej tej samej szerokości, jaką ma most na tej mapie, na mapie Carentę, i tam pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim starali się przejść. Podajże na pół godziny prób jedna osoba udało się jej przejść. Pojazd przejechał, jednak obsada była zabita, więc pojazd był, można uznać, za zniszczony. Ktoś by też mógł powiedzieć, no ale mamy zawsze jeszcze, prawda, tak zwane airheady, czyli te zrzucane za liniami wroga. Najdalej, jak będziemy mogli zrzucić airhead, moi drodzy, to jest tutaj, w tym rejonie. To jest tutaj, w tym rejonie. I on też to właśnie w filmie u siebie pokazywał. Mamy tutaj punkt wrogi. Tu będzie obsadzony, powiedzmy sobie, piechotą, czołgami i co tylko przeciwnik jeszcze ma nam do rzucenia.
Jak my tam rzucimy Erheada? Przecież Erheada widać, kurczę, z kilometra. Leci spadochron, wiadomo, że to Erhead. Jeżeli to nawet pomylone było z suplajami, to zawsze ktoś to sprawdza. A przy takim ułożeniu mapy, gdzie po jednej stronie ewidentnie będziemy mieli front jednej drużyny, po drugiej drugiej drużyny, jak zrzucimy Erheada? Więc tutaj, jeżeli nie będzie możliwości wybudowania jakiegoś mostu pontonowego z jednej bądź drugiej strony, to myślę, że rozgrywka na tej mapie nie będzie miała najmniejszego sensu. Pojazdy, jeżeli chodzi o czołgi, lekkie pojazdy, nie mają najmniejszej szansy, żeby przedostać się za linię wroga po tym moście. Jeżeli chodzi o drużyny zwiadu, które zazwyczaj zajmowały się nękaniem artylerii, no też chyba, że jakoś by się teleportowały nagle za plecy przeciwnika, też możliwości przejścia nie ma. Więc ja mam tutaj takie drobne pytanie do twórców, w jaki sposób my mamy grać na tej mapie. Czy po prostu z metra, od początku, z HQ, kto pierwszy, ten lepszy, do ciężarówki, jak najszybciej przedrzeć się przez ten piekielny most, budować garnizon i tam starać się go utrzymać? Czy po prostu mamy cieszyć się rozgrywką pierwszowojenną, czyli wszyscy się okopią, obunkrują i będziemy z jednej i z drugiej strony rzeki do siebie strzelać. Nie wiem, jak to naprawdę ma wyglądać. Moim zdaniem nie będzie to fajna rozgrywka. Ktoś by tutaj to porównał do jednej z map z Postscriptum. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że w tym na bardzo podobnej mapie, z podobnym ułożeniem Postscriptum, mamy rzekę, ale mamy przejścia. Mamy możliwość oflankowania przeciwnika, nie mamy możliwości zamknięcia go. Za każdym razem, jak pojawia się most gdzieś po środku mapy, to jest możliwość oflankowania, przejścia go w kilku miejscach. Tu niestety nie zapowiada się na to i po prostu martwię się, jak to będzie wyglądało. Jest oczywiście szansa na to, że w jaki sposób może zablokują artylerię i nie będzie ona mogła non-stop strzelać, bądź w ogóle na tej mapie nie będzie artylerii. Jednak to dalej nie załatwia problemu, dlatego że zawsze będą pojazdy mechaniczne. Przecież tak na takiej mapie nie można nie dać czołgów, prawda? Wozów opancerzonych, wozów zwiadowczych i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dobrze ustawione dwa czołgi, na dobrą sprawę, zrobią robotę i zatrzymają cały atak na tym moście. Więc ja mniej więcej wiem, co chcieli pokazać twórcy gry Hell Let Loose, ale czy będzie to fajne, czy będzie to zabawne, to już pozostawiam wam pod ocenę. Moim zdaniem, przy obecnym ułożeniu punktów, przy obecnym zaprojektowaniu tej mapy, biorąc pod uwagę to, jak się gra w Hell Let Loose, jak szybko się tam ginie, jak potężnym narzędziem jest artyleria, myślę, że ta mapa nie ma najmniejszego sensu. To tyle ode mnie, moi drodzy. Widzimy się na strumykach oczywiście. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hejeczka. Cześć. From a big bird in the sky.